Cześć, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku Smakowitych Dań i zapraszam dzisiaj na pyszne, chrupiące na zewnątrz i mięciutkie w środku, pokrojone w grube słupki frytki belgijskie, czyli przysmak, który najlepiej smakuje podany z sosem na bazie majonezu. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Obrane i umyte ziemniaki kroimy w grube, około 1,5 cm słupki. Do frytownicy lub garnka z sitkiem wrzucamy partię pokrojonych frytek i smażymy je na oleju rozgrzanym do temperatury 130-140 stopni Celsjusza około 8 minut. Następnie frytki wyciągamy z garnka lub frytownicy, lekko potrząsamy, aby pozbyć się nadmiaru oleju, pozwalając im nieco okapać. Frytki przekładamy na kratkę do pieczenia i dokładnie studzimy. W kolejnym etapie olej rozgrzewamy do temperatury 190 stopni Celsjusza. Na rozgrzany olej wrzucamy frytki i smażymy je około 2 minut. Tak przygotowane frytki wyjmujemy z oleju, odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku i od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.